Polsce, w Europie styl został stworzony, by zjednoczyć ludzi dzisiaj podzielonych. Za dużo podziałów mamy na tym świecie, mimo że na niebie jedno słońce świeci. Koluch styl to dziecko ziemi, świata. Skleosina z Mistrzostw Polski w Koluch stylu. Witają Państwa Andrzej Bartosik i Wiesław Koluch. Panie prezydencie, to już 14 Mistrzostwa Polski. Jak to szybko biegnie ten czas. Nie tak dawno rozpoczynaliśmy tę piękną dyscyplinę sportu, a to już 14 Mistrzostwa. Czym one charakteryzują się? 14 Mistrzostwa Polski. No faktycznie ten czas bardzo, bardzo, bardzo szybko upłynął. Jak to się stało, to nie wiem, że tak to szybko przeleciało. Myślę, że wszyscy doświadczamy tego szybko płynącego czasu. Czym one się charakteryzują? Charakteryzują się tym, że są coraz nowi zawodnicy. Coraz nowi zawodnicy tutaj przyjeżdżają, startują z różnych dyscyplin i to jest bardzo dobrze, bo cały czas to się rozwija. Cały czas jest progres. Dzisiaj mamy tych 60 parę krajów i muszę powiedzieć taką ciekawostkę. W międzyczasie odbywają się dzisiaj na Sumatrze turniej się odbywa, a za dwa tygodnie będą mistrzostwa Mongolii. Także ten turniej już potem pandemiczny, po tej można powiedzieć przerwie pandemicznej bardzo szybko zaczął znowu ruszać te turnieje, zaczęło to wszystko znowu ewoluować, coraz więcej ludzi przychodzi, coraz więcej ludzi się zgłasza, chce trenować, dostaje informacje ze świata, kiedy robimy Mistrzostwa Świata. Ja mówię tak, w 2023 roku robimy Mistrzostwa Świata, właśnie w tym Ulan Bator, gdzie już od 3 lat czekamy na te Mistrzostwa Świata. Turniej tutaj, no, zjechało się dużo zawodników z całej Polski. To są 14 mistrzostwa. Zaraz po tych 14 mistrzostwach będą się odbywać historyczne pierwsze mistrzostwa Polski w służb mundurowych. Tutaj będzie to pod patronatem marszałka województwa podlaskiego i komendanta policji w Białymstoku. Ale wracając do Mistrzostw Polski, chciałbym, żeby pan powiedział o tym długowiecznym Edwardzie Koluchu, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę urodzin. Oczywiście, Edward, no, Edward jest tak naprawdę prowadzony przeze mnie od dziecka, jest to mój bratanek. Skończył 50 lat. Po raz wtóry, już nie wiem, który wygrał, bo Edward jest multimedalistą i mistrzem świata, mistrzem Europy w sumo. Puchar świata, puchar Europy, mistrzostwa Polski. Nie wiem naprawdę, ile już tego wszystkiego jest, ale jest takim, można powiedzieć, dinozaurem, takim przykładem, że można mieć 50 lat i można jeszcze po prostu startować. No dyscyplina koluch styl nie jest tak bardzo wymagająca, żeby tutaj bardzo mocno się przygotować, ale Edward jest na każdym jednym treningu. Edward zachęca tych młodych zawodników, on jest tak z nimi bardzo mocno zasymilowany. Bez Edwarda tak naprawdę nie istnieje trening. Raz się zdarzyło w tym roku, że Edwarda nie było, ponieważ miał jakieś tam sprawy swoje służbowe. Cały czas jest, można powiedzieć, na takim gazie. On mówi, nie, muszę cały czas, wszystkim muszę pokazać, że po 50 można jeszcze walczyć. Jest to fajne, bo też daje przykład dla tych właśnie starszych naszych kolegów, przyjaciół, którzy mówią, a już po 35, 40 latach kończymy ze sportem. Nie, sport się uprawia cały czas, tylko jego się uprawia rekreacyjnie. Tutaj popatrzmy przez chwilę na jego finałowy pojedynek, gdzie w pięknym stylu walczy i chyba zwyciężym. Tak, z Tomaszem Liskiem z Radomia. Tomasz Lisek to zawodnik sumo, to zawodnik zapasów, wywodzi się w ogóle z zapasów. Tutaj no, oni się znają, bardzo znają się, bo od wielu, wielu lat gdzieś tam się spotykali na matach i spotykali się w sumo i spotykali się w koluch styl. Także są to zawodnicy doświadczeni, oni wiedzą, jak się ułożyć tutaj. Ja myślę, że oni są tak nastawieni bardzo tu przyjacielsko. Tu nie ma wrogości między zawodnikami. Potęga koluch stylu. Edward Koluch zwycięża prawie we wszystkich zawodach, w których startuje. To już 14 Mistrzostwa Polski. Który to będzie tytuł? No może nie we wszystkich, trochę tutaj przesadziliśmy. Ostatnio w Grand Prix przegrałem finał, który to, nie wiem, 5., 6, naprawdę nie mam pojęcia. Już nie mogę się doliczyć tego. Piękne walki. Zawsze rozpoczyna pan z animuszem, wypychając swoich przeciwników. Tutaj co prawda w finałowym pojedynku
drugiej rundzie trochę pan jakby później rozpoczął i dał się wypchnąć przeciwnikowi. No może to była trochę taka taktyka po prostu, bo troszeczkę poczułem ból łopatki i tak myślę sobie, może troszeczkę muszę odpocząć w tym momencie, żeby do tej trzeciej rundy się przygotować trochę dłużej. Rundy krótkie, ale wysiłek olbrzymi, dlatego też tutaj trzeba rzeczywiście oszczędnie gospodarować tymi siłami. Co mogę powiedzieć? Może moje walki według mnie nie są zbyt widowiskowe, no bo to wszystko bierze się z sumo, no te wypychania i tak dalej, no ale inaczej po prostu nie potrafię, no ciężko jest mi inaczej walczyć, no w parterze, to parter jednak to jest ciężki kawałek chleba, naprawdę trzeba tutaj się ruszać, no a ja jestem przygotowany, mówię, od iluś tam lat na takie wypychanie po prostu. Ale trzeba to umieć, trzeba się tego nauczyć. O, przyjął pan taką taktykę i ta taktyka przynosi panu sukces i należy tak trzymać. Mam nadzieję, no wiem, jeszcze raz tutaj wspomnę, że może z boku to nie wygląda zbyt fajnie, widowiskowo i tak dalej, no ale naprawdę w środku tego koła, jak człowiek, mówię, naprzeciwko ma drugiego rywala, który waży przykładowo 150 kg, to jest ciężko, no naprawdę ciężko cokolwiek zrobić innego, przeskoczyć jego, no nie przywadzę 150 kg, naprawdę. I ten uśmiech na koniec, bo myślałem, że tak pesymistycznie pan zakończy, że tak właściwie, a to nie w pana stylu, żeby właściwie martwić się tym, co było. Praktycznie idzie pan z uśmiechem przez życie, z uśmiechem wypycha tych swoich przeciwników i tego uśmiechu mi trochę brakowało w tym wywiadzie, dlatego też za to dziękuję. Proszę bardzo, panie Andrzeju. No już mówię, dobrze, że pan może nie wspomniał o tym wieku, nie, bo skończyłem już pół wieku właśnie w kwietniu, czyli 50 lat minęło jak jeden dzień. No ale mówię, dopóki czuję tą radość, dopóki mnie to jeszcze bawi, dopóki jeszcze jest zdrowie, no to myślę, że jeszcze mnie będą oglądać tutaj, co niektórzy. Wiem, że to nie jest zbyt, mówię, po raz trzeci się powtórzę, widowiskowo nie walczę, no ale ja czerpię z tego przyjemność. I tak trzymać, panie Edwardzie. Dziękuję bardzo. Koluch Styl jest jedną wielką, wielką rodziną. I tutaj dlatego nas właśnie dużo osób bardzo wspiera. No, wspiera nas firma Krek, która jest z nami od początku, której chciałbym tutaj podziękować. Wspiera marszałek województwa, też i finansowo urząd marszałka województwa nas tutaj wspiera. Tutaj wójt gminy Juchnowiec jest również patronem 14 Mistrzostw Polski. Także cały czas ta dyscyplina się rozwija i coraz jest więcej osób i przyjaciół, którzy widzą ogromny potencjał tej dyscypliny, ale też widzą to, że zdają sobie sprawę, że ja jestem jednym z tych ludzi. Ta nasza organizacja jest taką organizacją, która dziś już w 65 krajach wstawiła w swojej organizacji, wstawiła biało-czerwoną flagę, gdzie się mówi o Polsce. To jest taki pozytywny wizerunek promocyjny Polski, pozytywny właśnie przez dyscyplinę Koluch Styl. I ludzie zaczynają tego doświadczać. Ojej, tyle krajów. Ludzie przyjeżdżają, mówią o Polsce, mówią właśnie w takim bardzo dobrym akcencie, że ci ludzie w Polsce są bardzo gościnni, mają swoją dyscyplinę. No, gościnności chyba nam tutaj mogą pozazdrościć wszystkie kraje, tak? Choćby nawet ostatnie sytuacje, które pokazały, że my jesteśmy bardzo, bardzo mocno gościnni. No, zresztą ja uważam, że Polacy są bardzo silnym, zaradnym, mądrym krajem, tylko czasami bywa tak, że sobie zazdrościmy, ale jest to niepotrzebne. Kiedybyśmy wszyscy razem, wspólnie działali, tak jak właśnie działamy w Koluch Styl, gdzie się dobiera odpowiednich ludzi do działania, którzy chcą coś uzyskać, naprawdę przynosilibyśmy góry. I tu jest ta osoba prezydenta, to trzeba podkreślić, że ten prezydent trzyma wszystko, zarówno tę taką propagandę międzynarodową, tą propagandę światową Polski, polskiego stylu walki, jak i pan, przecież pan stworzył ten styl, ale pan dba o to, żeby ten styl nie zginął, żeby się rozwinął, żeby ta Polska była znana. Dlatego też za to wszystko dziękujemy, panie prezydencie.
Ja myślę, że takie słowo propaganda dla niektórych może kojarzyć się no tak nie za bardzo fajnie, bo to jeszcze ludzie, którzy pamiętają PRL. Tutaj chodzi o takie właśnie działanie promocyjne, które jest, to my tak nazywamy, takie pozytywne. Żeby dobrze, żeby pamiętali ten PRL, bo tam PRL, w PRL-u sport był zorganizowany, a tutaj niestety musi liczyć na dobre lub złe dni ministra, jakiegoś tam urzędnika, który ma dobre dni i przyzna jakieś pieniądze na sport, a tam było wszystko zaprogramowane. I tu się zgadzam. Ja zawsze uważam, że wytrenowany naród, silny naród, to naród bardzo silny, to naród, który może dominować. My dzisiaj możemy zaczynać już być takim pretendentem do dominacji w Europie. Pokazaliśmy przez swoje jakieś tam ostatnie tam gdzieś tam działania, ale ten sport powinien być wspierany, szczególnie dla służb mundurowych, którzy dzisiaj na tych granicach stoją. Oni muszą gdzieś odreagować, oni muszą pójść na salę. To wszystko musi być wspierane. Młodzież po pandemicznie, gdzie została całkowicie zamknięta przez pandemię w domach, oni muszą odreagować. Ja jestem z wykształcenia psychologiem i proszę mi wierzyć, ja się boję tak zwanego takiego syndromu popandemicznego, gdzie ludzie byli zamknięci, oni różne rzeczy przeżywali, oni kumulowali różne rzeczy. Psychika to jest straszna rzecz, jeżeli człowiek... Ale to pan myśli, ja sądzę, że nie wszyscy tak myślą i dlatego pan się zajął tą propagandą polskiego sportu. Nie ministerstwo, nie ludzie odpowiedzialni z urzędu za propagandę polskiego sportu. I tutaj jest pana największa zasługa, że my musimy przejmować w niektórych sytuacjach sami zarówno ten propagandę sportu, jak i to, żeby ten sport mógł się rozwijać. No tak, ja jestem Polakiem, patriotą, wychowany na wartościach Bóg, honor i ojczyzna. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby promować tą Polskę. Ja nie jestem ministrem na rok czasu czy na dwa lata. Ja jestem wieśkiem koluchem, który działa 50 lat czy 40. Dzisiaj działam tak naprawdę od dziecka. Jestem ponad 40 lat w sportach walki. Dzierżę największe funkcje światowe. Jestem prezydentem swojej organizacji, wiceprezydentem World Martial Arts Organization, Światowej Organizacji Sztuk Walki. Jestem ambasadorem wielu dyscyplinach. No, jest to takie docenianie. No, nie można puścić ludzi, którzy nie mają pojęcia. Nie chciałbym tutaj wymieniać, że ten nie ma pojęcia, czy ten nie ma. Nie chciałbym tutaj po prostu mówić personalnie, ale ludzie są nieprzygotowani. Proszę przeczytać mój ostatni wywiad w Prestiżu Koszalin, gdzie mówię na samym końcu. Jestem za tym, żeby przeprowadzać badania psychologiczne do ludzi, którzy startują do władzy. Żeby nie było żadnych wynaturzeń w rządzeniu, żeby ci ludzie nie robili krzywdy, że oni podchodzili z sercem do tego. Badania psychologiczne wyłapią to wszystko. Jestem za tym, żeby ludzie, każdy robił to, co najlepiej potrafi, a nie tylko dzisiaj to zrobię. I tu postawimy kropkę i wrócimy do Mistrzostw Polski, gdzie tutaj jedną z niespodzianek sprawił nam Paweł Zimnoch. No Paweł Zimnoch dzisiaj po prostu mu się nie powiodło z zawodnikiem z Ostrówka, z Georgiem. 2-1 w punktach przegrał, ale ja myślę, że Paweł jest przemęczony. To jest żołnierz, proszę wierzyć, to jest granica cały czas, oni pracują. Ja mam tutaj ja wychowałem dużo zawodników, którzy są w różnych formacjach, są wykładowcami w szkołach i oni bardzo ciężko pracują. Ja mam cały czas na bieżąco gdzieś tam informacje i mówią trenerze, pracujemy po 17 godzin, musimy to zrobić. Ojczyzna jest najważniejsza. I ja tutaj jemu wybaczam, bo on po prostu pracuje na rzecz ojczyzny. Ojczyzna jest na pierwszym miejscu. Sport będzie na drugim miejscu. Ale proszę pamiętać, mens sana in corpore sano. W zdrowym ciele zdrowy duch. I mówię, apeluję tutaj do wszystkich, do władz. Pamiętajcie, nie zaniedbujcie sportu. Dobrze wytrenowany, zdrowy naród to silny naród. Proszę o tym pamiętać. Nie lekceważcie sportu. Nie lekceważcie, ja nie mówię o zawodowstwie. Ja mówię po prostu o rekreacji. A takim jest właśnie koluch styl. I mówię o wielu, wielu innych sportach. I jeszcze jedno ja bym dodał. Teraz przyciąga pan do koluch stylu, ponieważ jest to najbezpieczniejsza dyscyplina sportu. Piękne dziewczyny, chociażby Wschód, Białystok, który tutaj jedna z dziewczyn zwyciężyła, Ewelina. Tak. Naprawdę, to są fenomenalnie zawodnicy, też Wschodu Białystok, tam Darek Ryżykow prowadzi tą grupę, który jest u nas, był wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy. On wie, jak do tego podchodzić profesjonalnie. To jest Białystok tutaj, który stąd się wywodzi koluch styl. No dziwne by było, żeby ci zawodnicy nie dołączali do nas i żeby oni po prostu nie zwyciężali tutaj na zawodach. Nie poprawię, trzymaj tak! Jest dobrze, trzymaj tak cały czas! Trzymaj, Erik, trzymaj. Trzymaj, trzymaj.
Trzymaj tak cały czas. Nic nie poprawia. Raz. 4 sekundy, trzymaj. Raz. Czas. Stop. Pozycja. Sędziowie, przygotować do decyzji. Decyzja sędziów. Ruta biała. Pojedynek biała. Piękne walki, piękne zwycięstwo. A jak pani to odbiera? Mistrzostwo Polski. Dziękuję ślicznie. Nie spodziewałam się, ale myślę, że solidne treningi robią swoje. Skąd taka wytrzymałość? I właściwie ten błysk na macie. Potrafiła pani przytrzymać swoją najgroźniejszą rywalkę, że ta nie potrafiła się ruszyć. Co prawda nie odklepała, jak to mówią niektórzy, maty, czyli nie poddała się, ale miała sine usta. Sport jest ze mną od dzieciństwa. Trenowałam bardzo długo boks. No i teraz właśnie zaczęłam trenować zapasy, więc myślę, że ta siła też między innymi jest stąd, że właśnie od małego uprawiam sport. Czyli boks, zapasy, a teraz koluch styl. Tak, koluch styl to coś nowego dla mnie, ale spodobało mi się to bardzo. Jakie marzenia związane ze sportem? Chciałabym zdobyć, tak jak każdy sportowiec, jak najwięcej. No i dążę do celu, a życie pokaże, co dalej. Życzę powodzenia i gratuluję tych wspaniałych walk tutaj w Kleosinie podczas 14 Mistrzostw Polski. Dziękuję ślicznie. Pan teraz odpowiada za Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Jest pan przewodniczącym. Wiele się zmieniło nawet na przestrzeni tych ostatnich dni. Chciałbym, żeby pan się tym wszystkim pochwalił. No bo jeżeli chodzi o sport w naszym tutaj województwie podlaskim, no to jednak zapasy, a nowa ewolucja, którą wprowadził Wiesław Koluch, o dyscyplinę Koluch Styl, to nie jest ona dla mnie obca, bo jeszcze jako marszałek województwa bardzo dobrze współpracowałem i jak była możliwość, to zawsze wspomóc, bo to ja jestem, znaczy to co robi Wiesław Koluch, to jest pozytywne. To jest taka, nazwijmy, ewolucję w sporcie. Sport musi też się rozwijać i on do tych takich należy. A patrząc przez pryzmat tego, że jednak zostałem wybrany na szefa ludowych zespołów sportowych, no to sporty, walki są dla nas bardzo ważne. To są dyscypliny, które są w ludowych zespołach sportowych bardzo mocno wywypuklone i mają wielkie tradycje. Nie ukrywam, że też będziemy starać się wyjść naprzeciw nowym dyscyplinom sportowym, które są podobne do zapasów, ale bardziej bezpieczne na przykład też dla uprawiania dla dzieci i młodzieży. To na przykład też, dlaczego mi to nie jest obce, bo no moi koledzy, którym studiowałem, oni też zaczynali w stylu klasycznym, teraz są koluch styl, na przykład Krzysiek Boruc z Lublina, a tutaj Wiesiek Koluch, to naprawdę jest bardzo taka spójność, ponieważ też i to są działacze ludowych zespołów sportowych. I tutaj jeszcze trzeba dodać o tym nowym programie klub. Dla takich klubów, które dzisiaj też jesteśmy przy dyscyplinie sportowej, jest program klub, gdzie można aplikować o środki finansowe już od 7 kwietnia do 7 czerwca. Chętnie, bardzo gorąco zapraszam wszystkie kluby sportowe, które uprawiają i niosą pomoc dla młodzieży i dla dzieci. Te, co są proste programy,
prosty w rozliczeniu, a co najważniejsze, że z chwilą podpisania umowy od razu środki finansowe płyną dla klubu, żeby nie za 3-4 miesiące rozliczać się, bo to jest problem zawsze było dla kierowników drużyn, dla trenerów, także chętnie zapraszam, a tym bardziej też będziemy ogłaszać, już jesteśmy też nowy program wygraliśmy jako Ludowe Zespoły Sportowe. Do dobrych lat wracamy. Organizator sportu. Także organizatorów sportów też będziemy ogłoszenie dawać. Będzie też nabór w całym kraju z poszczególnych powiatów i to będzie też selekcja najbardziej, którzy są aktywni, żeby tą aktywność, żeby im nie zgasła, no chociaż te trochę środków finansowych też doposażyć. Dziękujemy za to, co już Pan zrobił dla polskiego sportu. Czekamy na te kolejne inicjatywy, tych inicjatyw i różnych działań. Miał Pan zawsze multum. Potrafił Pan znaleźć pieniądze nawet w tych miejscach, gdzie nie było tych pieniędzy. Także tego gratulujemy. No i liczymy na dalszą pomoc polskiemu sportowi. To jest bardzo potrzebne i trzeba wspierać polski sport, ale przede wszystkim naszych sportowych działaczy, trenerów i naszą młodzież. To wszystkiego tylko potrzeba nam, żeby dobrych, odpowiednich ludzi na stanowiskach, funkcjach, oni potrafią to robić. Nie pomagajmy, a będzie zawsze sport polski na wysokim poziomie. I chociażby o tym świadczy, że za kluby, za ten program klub odpowiada m.in. Wojciech Kudlik, mistrz świata w kajakarstwie. No, oczywiście, no tak, że dożyła się tak zbieg okoliczności, którego znałem jako osobę. Zauważyłem, że tak zacna osoba odchodzi na emeryturę, no trzeba go zrobić. I wyraził taką miłą chęć, że chce dla sportu tego pomóc i jest koordynatorem tego projektu. Czternaste Mistrzostwa Polski. Który to już tytuł, panie Patryku? No tytuł to już może z 12. Na pewno mi się zdaje. Które z mistrzostw pan zapamiętał? Z Mistrzostw Polski? Chyba 10. Mistrzostw Polski. Dzisiejszy pojedynek praktycznie z mało znanym zawodnikiem, ale za to wywodzącym się z zapasów. Dobry zawodnik, ale początkujący, on jeszcze tam koła za bardzo nie zna. Też kiedyś zapasy ćwiczyłem, więc było łatwo przewidzieć, co zrobi na przykład. No i trochę słabe ręce mają. Ładne rzuty przez siebie. To, z czego pan słynie, jak już złapie przeciwnika, to potrafi pan rzucić. Jak było dzisiaj? Łatwo się rzucało. Teraz po tym kolejnym Mistrzostwie Polski, jakie cele? No nie wiem, czy odbędą się te Mistrzostwa Świata w kolu styl, co były odłożone przez pandemię. Zobaczymy. Może się uda, może będą. Powodzenia. Dziękuję. Panie prezydencie, dziękujemy za to, co już pan zrobił dla Polski, dla kolu stylu, dla tego pięknego sportu. I dziękujemy, że gościmy w tak dobrym obiekcie w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kleosinie. Tak, i tutaj właśnie podziękowania dla pana wójta gminy Juchnowiec Kościelny i tutaj podziękowania dla pana dyrektora Marcina Choduna, który jest od samego początku z nami, wspiera naszą polską dyscyplinę, naszą polską myśl, która rozsławia Polskę na całym świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Walki jest tylko mata. Nie ma tu różnicy.
został zrodzony. Jest wersja sportowa i aspekt samoobrony. Sprawne oko widza zaraz tu dostrzeże, z jakiego systemu technika ta się bierze. Niewielka mata to odzwierciedlenie ciasnego świata. Zawodnicy klęcząc chylą czoła w pokorze. Każdy w kolei niang wygrać, przegrać może.